No to czekaj. Czekaj. Muszę sobie pomyśleć, co powiedzieć. Nie, ja najbardziej nie lubię takich form, nie? Jest godzina 10 około w piątek, zaraz jedziemy do Radomia, bo muszę się zważyć. Z wagą miałem tak, że myślałem, że mam zrobioną. Wczoraj wstałem, patrzę, mam kilogram za dużo, więc za dużo nie pojadłem, nie popiłem, ale dzisiaj już chyba jest zrobiona. Jak zacząłem przygotowania, było w porządku. Wituś bardzo współpracował, lecz w pewnym momencie przestał. Więc postanowiliśmy z żoną, że pojadą do mojej kochanej teściowej. Pozdrawiam mamusię, Stasię. I po prostu całe przygotowania byli praktycznie u moich rodziców, u rodziców Gabi. A ja mogłem tutaj na spokojnie przygotowywać się psychicznie. No bo tak naprawdę ci, co mają dzieci, to wiedzą, co się czasami w nocy dzieje. A później zrobić dwa treningi dziennie po takiej nocy, to jest karkołomne wydarzenie. Więc tak, ale wczoraj przyjechali, ostatnie wsparcie psychiczne od rodziny mi się przydało, bo dawno ich nie widziałem. Więc jutro robota, a dalej to już czas dla nich. Oliwka mi przez 2 lata swojego życia nie zrobiła tyle stresu, co młody podczas porodu, bo się obwiązał pępowiną i było ciężko. Nie wspominam za dobrze jego porodu. W sumie to tak, powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie, żebym kiedyś przeżył większy stres niż wtedy. Na walce myślę, że to nawet połowa nie będzie tego, co ja czułem w Centrum Zdrowia Dziecka. Tak, same buba. Tu jeszcze, zobacz. Motywacja. Wyobraźcie sobie, codziennie nie widzisz rodziny. Idziesz do lodówki wziąć catering, doktor Kaloria polecam oczywiście. I patrzysz na ten ryj. Tak będzie zniszczony Adrian. Tak. Tak, jutro będzie leżał, płakał i będzie bity. Dobra. Zrób papa. Wujkowi też. Zrób papa Staszkowi. Pa. Czuję się jak w Truman Show. Nie, w sumie w Truman Show to on nie wiedział, że kamery są. Ale tak. No, jest Adrian już. Przygotowania to był jakiś istny roller coaster. Byłem ze 2 razy przynajmniej chory. Robiłem mimo choroby, no ale wiecie jak jest, nie? No bo wiesz, to jest taka odpowiedź trochę do tego, co cios w ostatnich dniach pierdzielił na Instagramie, że ma chore zatoki i tak dalej. No to wiecie, ja na przykład o tym w ogóle nie mówiłem, bo jaki to ma sens, żeby się żalić, że jestem chory. Co chwilę mnie coś łapało, zresztą teraz też już taki mam. Lekki katarek z rana, no wieczorem to raczej nie będzie. No i co najważniejsze, no to tak, naderwane więzadło w lewym nadgarstku. Nawet nie wiedziałem, że więzadła ma się w nadgarstku, się dowiedziałem dopiero teraz. I coś mam z karkiem i nawet tego nie sprawdzałem, tylko pozdrawiam Adama Fizjoskok, który ratował mnie z tym karkiem, bo powiem wam szczerze, było źle. No, więc kontuzji było sporo, tam mam wybite palce, to nawet do nich nie gadam, bo to, wiecie, bez sensu, nie? Ogólnie wszystko boli. Kto trenuje sporty walki, kto trenuje MMA, ten wie, że jak to mówił Marek Piotrowski, jeśli zawodnik budzi się rano i nic go nie boli, to znaczy, że nie żyje. Uważałem, że te przygotowania były mega ciężkie. No, dla mnie były mega ciężkie. Mam 32 lata, a nigdy nie trenowałem na poważnie żadnego sportu. No, a piszę tam do trenera Szyszki, bo teraz Kornik mówi, że te przygotowania, które nazywałeś ciężkimi, to będziesz wspominał jako wakacje. I tak samo trener Szyszka, jak powiedziałem, że cieszę się, że przygotowania się skończyły, to powiedział, że no, a na następną walkę będziesz miał prawdziwe przygotowania, a nie ten fitness, co miałeś teraz. Ja mówię, kurwa, fitness, sadysto. Wyobraźcie sobie, przyszedł na trening, i mówi do mnie tam, już pomijając te jego mordercze stacje, kto u niego trenuje, ten wie, powiedział, dobra, to teraz będziesz sobie bił ciosy proste w worek, nie? Mówię, kurde, aż dziwne, że takie proste ćwiczenie, nie? Ale on wziął taką pałę i napierdzielał mnie po torsie, nie? I mówię, aha, fajnie. I to było, wiesz, że już dostaję koraz kolejny. Mówię, on mówi, nie bądź leszczem, dawaj dalej. No i lecieliśmy dalej, nie? To wiecie,
Nie, dla niektórych to mogą się wydawać sceny jak z Rockiego, aż żałuję, że takich rzeczy nie kręciliśmy, nie? Ale no jest bardzo ciężko, no ale mam nadzieję, że to... Nie mam nadziei, tylko na pewno to zaprocentuje jutro. Dobra, przyjechaliśmy. Ogólnie akcja jest tego typu, że nie wzięliśmy Staszka plecaka, w którym ma wszystkie ubrania i wszystkie sprzęty do kamery. Ale czy ty byś mógł pojechać do Otwocka i dopiero do Radomia? No to nie jest po drodze. To czekaj, spytam się Staszka, jakby jutro to się udało zrobić, wystarczy? Damy radę. No dobra, to jutro Maciek na przykład by jechał do Radomia, to by przejechał przez Otwock, to akurat bym nawet dużo drogi nie nadrobił. No dobra, no mówi, że przeżyje jakoś tam w jednych majtach jeden dzień po lata. Pożyczcie mi gacie. Po majty mu pożyczę. Chyba cena ta 4,6. Najlepsza restauracja w Radomiu, ponoć. Według Google'a. I teraz? Adrian startuje z lotniska z Radomiu jak orzeł. Wystartował jak samolot z Radomia. To mnie miało chyba wystraszyć, a raczej nas rozbawiło. Strasznie. Bo Adrian do obalenia podchodzi. Tak, od razu na kolano. Od razu tylko pachi. Tak, nie wiem czy mam kolano na głowę, bo tak to kurwa się prosi tam. No słuchaj, kolano to kolano, no wiesz. Albo jak nie to. Dobranoc. Ale powiem czy forma życia. Nie wiem czy te włosy zasłaniały tą muskulaturę. No, to wiesz. Ale no to wiesz, jak... Czy to ta depilacja, czy to te ciężkie treningi? Ciężko golisz włosy, tak? To wyglądasz na bardziej masywniejszego, tak. Bo włosy ci zabierają, a tu już widać nawet sześciopad. Jeszcze jak się trochę opalisz? Właśnie myślałem, czy się opalić, ale szumy dobra. Ja myślę, że kolejna edycja hotelu Paradise już jest... Tak. Pewnie, że ta część jest typowo nie dla mojej żony, nie? Michał, weź tak troszkę ten, porozkręcaj. Żeby bioderka też tam, wiesz. Lewy, prawy. I chodzimy. Ja wchodzę, a ty boczkiem sobie dochodzisz. Hop. Jeszcze raz. Hop. I teraz, lewy, prawy, to. Unik, odskok. Hop. A, prosto samo. Dobra. Włączyli nas. Oho. Dalej. A szukasz tłumaczenia. Działamy. To jeszcze brakuje, żebym się dzisiaj w windzie zaciął. Na jaką walkę czekasz? Poza Michałem Cichym. Nie ma Michała ciosem. Mam nadzieję, że cios dostanie cios. Adrian, ty jedziesz z nami? Widzę, że bezstresowo chłop do tego podszedł. Michał, właśnie się dowiedziałem, że jest godzina 16, a Adrian cios ma jeszcze do zrzucenia kilo 700. Ile? Kilo 700. A jest 2 godziny. Ale to, wiecie, to jest taki oszust, że on spotkał mnie w hotelu i ja już mówię, dobra, że nie będziemy, wiesz, jakieś szopki odpieprzać. Powiedz mi, ile ci zostało do zrobienia. Nie, już ostatni kilogram. A już słyszałem od 2 dni, że ma ostatni kilogram do zrobienia, a nagle się okazuje, że kilogram 700. To jest, wiecie, to jest żenujące, nie? Jeszcze 80 to było tak ustalone, że zadzwonili do mnie z Prime'u, powiedzieli, że on waży 82. Ja wtedy też ważyłem 82 albo 3, więc mówię, to zróbmy 80. Żebyśmy, wiesz, nie męczyli się i gość tego nie zrobił, nie? Nie, no to jest, wiesz, niepoważne. Ściemnia, po prostu ściemnia i tyle. Wie, że kurwa bet na dupie i tyle, no. Kornik jest lepszy zadymiarz niż ja, nie? Sorry. Ale... że to family content jest. Przepraszam najmocniej. Oglądają 12-latki. Wiem, przepraszam najmocniej za swoje słowa, poprawię się. No po prostu irytuje mnie to, jak ktoś mówi, że no nie wiem, że ćwiczy, że przygotowuje się na 10-krotniejszego, silniejszego zawodnika, a wagi nie potrafi zrobić i on mówi, że on się przygotowuje. No proszę was, człowiek nie jest, nie wiem, nie ma styczności od wczoraj i wie, jak to wszystko wygląda. Trenujesz ciężko, to i waga leci. Nie ma tak. Kurde, przecież ja bym zrobił 7,5 na tą walkę, spokojnie. Ale dobra, srał go pies. Co zrobisz? Jutro dostanie karę. Z częścią garzy, którą potrafi. Nie wiem, wiesz, na pewno nie ma zbyt wysokiej garzy. Szkoda, że to nie jest jakaś walka z jakimś kamerzystą, bo za 20% to bym sobie życie ułożył, nie? Ale no, ten, na co? Na głupoty najlepiej. Albo wydam te pieniądze na kampanię oczerniającą Adriana Ciosa, nie?
Bagieta! Chodź do budki, chcę zobaczyć jak chce. Zobacz. Zobaczcie. To tylko łokcie, stary. Oni mogą łokcie? Główkę też. Główkę też mogą? Ja nie wiem, czy oni mogą główkę. Ty. No zajebiście jest rzecz, tak, nie? Albo takie, się. Nie? Nie, no stary, to jest ludzka od razu, no, ale patrz, no chyba chowa... wiesz, tak, od razu. I wiesz, jakoś ten. Ale może? Mogą się dusić? No ja nie wiem, no że... A to nie wiem w sumie, jakie oni mają zasady, bo był boks, później no rules, teraz boks z łokciami, więc ja nie wiem, stary. Ale beka w sumie udusić go gilotyną w tym, nie? No, to by było... Naderwałem więzadło w nadgarstku. Kurwa, serio? O, proszę. Kurwa, ten jakby z basenu. To jest na dole, więc... Nie ma na co się zatrzymywać, tylko po prostu iść do przodu, Michciu. I jutro i w poniedziałek zapraszam cię na nas już na trening, także nie ma free time czy coś, tylko od razu lecimy z tematem na grubo. Nie, no umówmy się, wiesz, to jak on mnie nazywał wcześniej na Instagramie, później nie zrobił wagi. Nie mogło się to chyba inaczej skończyć, choć mimo wszystko może za mocno. Bo chyba go odcięło. A już wam powiem, że nie widać tego, ale nosi mnie już strasznie, nie? Myślałem, że się prześpię, ale nie ma szans. Jeszcze z Rokiem tutaj. Roki gotowy, ja też już jestem gotowy. Naprawdę, wiecie co? Najgorszy jest ten czas oczekiwania. No ja wiem, Cieszę się mega, że mam drugą walkę, bo bez tego to ja nie wiem, tak czekać na 12 na przykład, to sobie nie wyobrażam, co oni tam muszą przeżywać, nie? Rozstrzygnięcie sporu o ksywę. Kornik może być tylko jeden, więc jestem to ja. A no niestety Artur będzie musiał się zmienić na, nie wiem, termit może. Jak tam będzie chciał, no już to już według jego jest, chociaż nie wiem, czy po prostu wygrany nie będzie decydował o tym, kto jak będzie miał przezwisko. No ja będę za termitem, żeby on miał chociaż trochę tego fanu z tego, więc Artur, proponuję ci Artur Termit Sowiński, o, tak żebyś się nazywał. Nawet już możesz iść od teraz. Pozdrawiam cię serdecznie. Team na świecie ever. Michał Cichy, kurwa, the team. Nie ma lepszego. I to jest najlepszy zawodnik Prime MMA. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Patrzcie, właśnie Michał wyrzuca lasika z szatni. No. Proszę. Nie no, to są żarty jakieś. Nikt mi nie będzie moje szatny zabierał. Tak, miałem to samo. Zdaj swoją. To tylko my, nie przejmuj się. Kurwa, bo mnie wyjebali z szatni główny trener, chłopie. Thank you.
kurwa, to było na pewno ciężko niż na walce. Tu już kurwa nic innego nie może zrobić. Wszystko, co się nauczy, to masz postawić. Masz więcej, dostanie nam kurwa. Masz więcej, poświęcić od niego stary. Chodzisz, nie ważę, boli, chuj, idę dalej, to jest walka. Mamy to. Zara walka, on... No nie wierzę. No po prostu. Mam. Lecimy, dawaj! Dawaj, kurwa, jedziesz! Dawaj teraz Piotra Mytki! Uderzaj go w tym parterze! Uderzaj! Cały czas pracuj! Cały czas! Dawaj lewy! Jeden rzecz! Kiszczyłem plec na bok i czeka! Dawaj! 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 Dobrze było, dobrze było, Michał. O, śmiech, pracą za tą walkę, kurwa, ci ale prawy. Będzie lepiej. Lewy prawy, miałeś go na lewy prawy. Chciałem wygrać po prostu, bo pierwszy raz przy takiej publiczności to jest coś niesamowitego. Dziękuję bardzo i o ile pozwolisz, Gabi, kochanie, udało się. Chciałem podziękować przede wszystkim mojej żonie Gabrieli, bez niej tutaj bardzo dużo by było. Złota kobieta. Oczywiście mojemu sztabowi trenerskiemu, zacznę jak stoją, Michał Kornacki za pasy, no i ogólnie MMA, Przemek Krzyśka, spinający wszystko i nieobecny tutaj Michał Jabłoński, trener od kickboxingu i Artur Jobda, który mam nadzieję, że tam jest na trybunie, mój trener motoryczny i moim sponsorom oczywiście dziękuję. Michał, pierwszy kot za złoty, no to kto następny? Szanowny reporter, nie chcesz się bić z Jackiem Murańskim? Zapraszam do oktagonu cichy za tym miast kontra szanowny reporter. Bardzo gratuluję! Michał Cichy, zwycięzca za treningu! A ja zapraszam do domu. Gdzie tata? Tata tam! Leci, idzie! Tata! Ej, tata tu jest! Nie bij mnie! Gratulacje, szanowni. Wow, do publiczności, do publiczności! Gratuluję! Nie ma, brawo! Michał! To co panowie, kurwa, bajlando? Dobra, melanż, dawaj! Ale cieszę się, kurwa. Jezu. Dobra, odbędnie te medialne rzeczy i idziemy coś chlapnąć, bo się należy. Nie, to jest w ogóle... Dobrze było. Musiało tak być, musiało, kurwa, tak być, musiało tak być. Na filmie, żeby było to szkoda. Gratulacje. Zobaczymy, no nie wiem. Mi się zadzwona.
No to nie wiem, no pojadę na ten SOR zaraz, ale no nie teraz, bo jeszcze wam tutaj udzielę wywiadów. No to ja ci mogę szarpnąć, ale to jak już nie wiem. To jest pęknięte, to jest łamanie jak bokserskie. Tomasz kurwa tą piątą kość śródlęcza pewnie pierdolnie. To jest pęknięte, teraz to wiesz, tak się zalkoholizujesz dzisiaj, to nie będziesz nic wiedział, a jutro rano się obudzisz i pojedziesz rano już. Wie co tu się odwalają za numery. A na plakietce oczywiście kto? Zawodnik. To jest dopiero zawodnik, nie? Siema wszystkim, bardzo dziękuję za słowa wsparcia, wszystkie gratulacje i tak dalej. Ja teraz jestem w Radomiu na oddziale tutaj ortopedycznym, bo prawdopodobnie coś zrobiłem sobie z prawą ręką, chyba jest jakieś pęknięcie, ale w walce w ogóle tego nie czułem, dopiero poczułem to po walce. Tak, jeśli uważacie, że werdykt był zły, no to nie jest moja wina, tylko sędziów. Ja uważam, że tą walkę wygrałem. Trudno. Jeśli uważacie inaczej, to ja was też rozumiem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, powiem wam, czy coś jest nie tak z ręką. Szybka aktualizacja. Złamana piąta kość śródręcza, jeśli dobrze pamiętam. No ale wiesz, chyba się uda bez operacji. Miejmy nadzieję. No i tak, na pewno 4-6 tygodni mam w gipsie tą rękę. Ja teraz czekam, Marcinku, tu mi nie zagłuszaj. Na pewno wyłączy mnie to na jakiś czas. No i co, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, ja jeszcze idę świętować. Jeśli uważacie, że to nie była wygrana, to świętuję przynajmniej dobrą walkę. Pozdrawiam was serdecznie, dobrej nocy, cześć. Au! Brawo stary, gratulacje. Wszystkim. A gdzie mi to łapy złożyli? Patrz, nie? Cześć, cześć. Na łapędzia. Wow. Nie tak chodził. No to już kurwa, połamane. Dobra, siadę kurwa. Muszą być rany wojenne. Gdzie te paluchy sadzałeś? Nie pomęczysz mnie kurwa. Nie pomęczysz mnie kurwa w poniedziałek, ale bo mam cztery tygodnie, mam przynajmniej spokojnie. Zjebie cię telefonicznie kurwa w poniedziałek. Dobrze, dobrze, zasłużyłem. Dobra. Oczywiście muszę oddać Adrianowi, że walka była równa i tak naprawdę ja mogę mieć do siebie pretensje, on może mieć do siebie pretensje. Werdykt jest jaki jest, poszło w świat. Tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Nie wiem, chyba nagramy coś jeszcze rano, ale bardzo dziękuję, że do tej pory oglądaliście. I co, ja jeszcze dzisiaj poświętuję trochę. Nara! Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za setki wiadomości od was, cieszy mnie bardzo wsparcie. Staram się każdemu odpisać, ale wiadomo, no nie zawsze się to uda, więc dlatego to nagrywam. Bardzo dziękuję, trzymajcie się, ja się regeneruję i lecimy dalej.